3 czerwca dzieci z naszego przedszkola miały zaplanowany Dzień Dziecka. Wiązał się z wyjazdem do Przysieczy. Na ten wyjazd zamówiliśmy 3 autokary z PKS-u. Wszystko było ustalone. Pani w PKS-ie, która się z nami umawiała, wiedziała, że będziemy prosić o kontrolę policji. Kiedy przyjechali funkcjonariusze policji, okazało się, że wszystkie 3 autobusy, które były wysłane do nas, były uszkodzone i nie nadawały się do przewozu dzieci. W związku z czym w ogóle cały ten proceder trwał ponad 1,5 godziny. Dzieci stały na chodniku. Nie mogłyśmy otrzymać żadnej informacji ani od policjantów, którzy, no powiedziałabym, niemile się do nas zwracali. Cały czas informacja była taka, że trwa kontrola. Prosiłam, żeby panowie powiedzieli nam, czy to będzie długo, czy mamy odejść. Także no nic się nie dowiedziałyśmy. Stałyśmy z dziećmi na chodniku, zaczął padać, kropić deszcz. I my dalej stałyśmy i czekałyśmy. W pewnym momencie po prostu stwierdziłyśmy, że chyba już zrezygnujemy w ogóle z tego wyjazdu. Chociaż byłyśmy bardzo niezadowolone, bo jak wytłumaczyć dzieciom, że wycieczka z okazji Dnia Dziecka nagle się nie odbędzie. No, po tym czasie panowie funkcjonariusze powiedzieli, że ani jeden autobus nie nadaje się do przewozu dzieci, w związku z czym te autobusy nie pojadą. W międzyczasie kontaktowałam się z PKS-em, żeby podstawiono nam inne autobusy. No, trwało to kolejne chyba pół godziny, czy nawet dłużej. I miałyśmy planowy wyjazd od 8:30. Wyjechałyśmy 9:50. Udało się, podstawiono nam 2 autobusy i pojechałyśmy na tę wycieczkę. Ale sytuacja była bardzo nerwowa. Dzieci ucierpiały na tym, ponieważ czas trwania tej wycieczki się skrócił. Troszeczkę dłużej zostałyśmy, ale te autobusy, które zostały przysłane, również już były ograniczone czasem, także nie mogłyśmy wydłużyć o te 1,5 godziny tej wycieczki. No i tak ta sytuacja wyglądała. Czy te 2 autobusy, które później podstawiono, również policja sprawdziła? Nie. Nie, dlatego że po prostu już nie było takiej możliwości. Panowie, którzy przyjechali kontrolować, powiedzieli, że oni już dłużej nie zostaną i odjechali. Niewiarygodne, powiedziałbym. To no. Myślę, że jest to jakieś ostrzeżenie dla innych osób. Ja myślę, że takie wzywanie policji do przebadania autobusów przewożących dzieci powinno być rutyną. To powinniśmy uważam, że tak. To nie jest obowiązek nasz, także nie mamy takiego obowiązku, ale naszym priorytetem jest, żeby dzieci były bezpieczne. Więc dlatego zawsze taką tutaj procedurę mamy, że wzywamy policję. Ja dodam tylko, że ze strony pani w PKS-ie oraz kierowców usłyszałam takie jakieś niemiłe upomnienia, że jak to oni jeżdżą codziennie na wycieczki ze szkołami, z przedszkolami i nikt policji nie wzywa. Tylko zawsze wy, bo to jest nie pierwsza sytuacja, kiedy bierzemy te autobusy, kiedy je wynajmowaliśmy. W zeszłym roku również były, ale wtedy ta kontrola przeszła pozytywnie, w tym roku no niestety nie. To jest PKS Opolski. PKS Opolski. A policję skąd pani wzywała? Z komisariatu tutaj? Tak. Na Powolnego. A, na Powolnego? Tak. Mhm. Nie pamięta pani nazwisk policjantów? Niestety, nie. A pani z PKS-u? W tej chwili nie mam tego nazwiska, ale myślę, że będę mogła uzyskać go, ponieważ pani to nauczycielka zajmowała się, była odpowiedzialna za wynajęcie autobusu i to ona kontaktowała się z tą panią.